Witam, tu LewoScore i zapraszam na Zagrajmy w Chrome. Tak, zdecydowałem się nagrać drugi odcinek i na pewno wgram go dzisiaj. Będą dzisiaj dwa odcinki. Ja już naprawdę mam szczerą ochotę już skończyć ten poziom. Przynajmniej to głupie miejsce. Ty nie żyjesz. Ech. Na pewno nie widzicie tych wrogów na tych filmikach. A ja mniej. Naprawdę mało widzę. Ponieważ całość jest utrzymywana w jakichś szaroburych teksturach. Raczej ja przeciwnicy też mają takie zbroje. Cóż, nie wiem, czy miał to być taki zabieg. No chodź. Dobra. Aha, mam się. Ty do mnie strzelałeś. Au. W porządku? Jesteś. Jest w porządku, jest w porządku. Wszystko. Czy on zginął, pytanie? Cóż, nie mam pojęcia. Aha, widzę cię. Czy mam jakieś granaty? Nie, niestety. Nic z tego. Przy okazji, rzucać granatami możecie także wciskając przycisk Alt. Kurde. Z jego pomocą wtedy Logan rzuca granat nieco inaczej. Też rzuca bardziej tak od dołu, nie wiem. Kurczę, to był mój ostatni granat. Dobrze. Ha! Logan nie da sobie upamiętać. Nazywam się Bolt Logan. Coś mi mówi, że ten łysek już umarł. Z nadmiaru ołowiu w jego organizmie. A, najwidoczniej. No cóż, pozostaje mi się zająć tym bandytą. Halo? No, tego już zająłem na czysto. I oto nasz cel, to jest emiter, który mamy wysadzić. No, przyjrzymy się mu z bliska, potem... Najpierw zaprezentuję pierwszy raz hakowanie w tej grze. Otóż hakowanie to nic innego jak prosta gra memory. Powiedziałem prosta. Dobra. Na szczęście jest ona łatwiejsza od tego zaprezentowanego przez Manu Game w Neverhoodzie. Tak, oczywiście zdarzają się terminale, które są bardziej rozbudowane. Wtedy ilość pól, które mamy odkryć, połączyć w pary, jest większa. No ale cóż, ani interfejs hakowania, czyli nasz implant, nie zużywa zbyt dużo naszego zdrowia neuronowego, zatem jest to dość przyjemne, taka coś w rodzaju minigry. Też hakujemy, jasne. Hakowanie ponad wszystko. Tak, bardzo, bardzo wolno. Oczywiście również z tego, co pamiętam, te interfejsy czasami wymagają nie połączenia, znalezienia par, ale na przykład trójek i tak dalej. Ale takie interfejsy zdarzają się już zdecydowanie rzadziej. Wyłączyło się pole siłowe przy wyjściu z krateru. Możesz teraz przejść na wyspę pomostem. Dzięki. Dzięki, Curry. Naprawdę, bez ciebie jestem niczym. Po prostu nie zdaję sobie sprawy z tego, że wyłączyłem pole siłowe. Ponieważ użyłem terminala. Ach, nasza partnerka najwidoczniej ma za idiotów. Nie pozostaje nam nic innego, jak udać się jeszcze bardziej w dół. Do ostrzeżonej strefy. W porządku. Jest dobrze. Co z tego, że jest numer trafiony? Oni chyba strzelają z kasów. Au! To nie było miłe. Było chamskie. Ach.
Znowu muszę zabić. Tak, tak. Wiem, że mnie nie lubisz. O boj. Muszę nauczyć się częściej zapisywać. Wszystkie nowe gry mnie rozleniwiły. Stałem się miękki. Tak, tak. Chcę skakować. Bardzo chętnie. O tym, że te symbole są losowe, no nie muszę chyba już wspominać. Tak, dziękuję bardzo. Drabina. Szczęście w chrom schodzenie i wchodzenie drabinami nie jest takie ciężkie, jak na przykład było to w Deus Exie. No tam to było naprawdę. Przynajmniej ja zapisywałem przed każdym schodzeniem. Nie, powiedzcie, że to nieprawda. Zapomniałem powiedzieć temu głupiemu komputerowi, co chcę zrobić. Tak, tak, wyłączę. Czemu nie mogę wyłączyć? Już jest wyłączone? Spróbuj później. O rany. Co się dzieje z tą grą? Włącz, dobra. Czyli jest wyłączone. W porządku? Nie wiem, jakim cudem. Ale tak właśnie jest. No dobrze. Schodzimy. Powinno być wyłączone, skoro była opcja włączenia. Tak. Mam nadzieję, że nie będzie miłej niespodzianki. W każdym razie zjeżdżam na dół. Chodzimy. Niestety wrogowie losowo się przemieszczają. Czasami da się głupio złapać, czasami nie. Czasami mnie zabije, też czasami nie. A tam jest... Znalazłem schemat elitarny. Au! Jesteś niedaleko celu. Nie otwieraj się! Zaminować są na różnych poziomach, ale wszystkie przy głównym rdzeniu. Tak jest. Dziękuję, Kari, za jakże użyteczne informacje. Myślę, że sam był sobie dał radę. O rany. To C9 jest naprawdę paskudne. Po prostu nie gin, Logan. Po prostu nie gin. O boy. Naprawdę, poprzednim razem jakoś mi lepiej szło. Czy on nie żyje? Nie żyje, dobrze. Dobrze z jego strony. Tragicznie mało amunicji i myślę, że po prostu zabiorę Kafsa. I właśnie będę jego używać. Dzięki, że nie wymarnowałeś całkowicie amunicję na mnie. Tak, naszym celem jest podłożenie ładunków, co nie jest niczym trudnym. Po prostu wystarczy znaleźć 3 terminale. Na przykład tak jak ten. Zamienuj go i bierz się za następny. Dzięki. Właśnie, Kerry. No cóż, zdarzało ci się już psuć własne plany. Niby gdzie? Bardzo śmieszne. Ta kobieta mnie wkurza. Jakim cudem zdarzało mi się psuć moje własne plany? Nigdzie to nie było pokazane. Ono nawet nie ma na to krzty dowodu. Tak jest. Ups. Te ładunki chyba same wybuchają. Od razu. Myślałem, że będą miały jakiegoś pilota. Emiter. Dla mnie to wygląda jak kilka rur. Dwa z głowy. Został jeszcze jeden. Tak jest, Logan. Gdzie jest drabinka do ostatniego? Hmm,
Powiedzmy, że gdzieś jest, ale nie mogę jej odszukać. Właśnie tutaj. Nie, to nie ta. No. No cóż. W następnym odcinku zagrałem w Chrome, wysadzę ten emiter. Cóż, sądziłem, że uda mi się to zrobić w tym, ale niestety nie. No tak. To był LavaScore i życzę wszystkim widzom miłego dnia.